Cześć kochani, witajcie na kanale MFR Boutique. Dzisiaj chciałam Wam pokazać dwa takie maluszki jako inspiracje. Dwa mini albumiki, które powstały z okazji dnia scrapbookingu. Miałam możliwość poprowadzić właśnie jeden live, na którym tworzyliśmy taki mini albumik. Ten powstał jako prototyp, żeby było wiadomo, jak projekt wygląda. Natomiast ten tworzyłam na dniu scrapbookingu. Nie udało mi się go zrobić całego. Dokończyłam później, ale oczywiście cała baza łącznie z oklejeniem powstała. Więc jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to zapraszam na fanpage'u Dzień Scrapbookingu. Znajdziecie właśnie mój i mnóstwo innych w ogóle inspirujących live'ów. A jeżeli macie ochotę wykonać właśnie taki mini albumik, to tam znajdziecie tutorial. Pokażę Wam teraz obydwa te albumiki. To są takie mini albumy, które można zrobić z resztek. Powiem Wam, dlaczego takie mini albumy są według mnie fajne. Po pierwsze dlatego, że właśnie można je zrobić z resztek. Ten powstał całkowicie z resztek kolekcji, które mi zostały po warsztatach i innych projektach, które robiłam. Ten powstał, jeżeli chodzi o papier, z pełnej kolekcji nowej, ale dodatki na przykład też są resztkami, które gdzieś mi tam na półkach leżały, więc postanowiłam je wykorzystać. Tak samo jeżeli chodzi o birmatę, zobaczcie, że ta okładka jest taka asymetryczna, strony są nieregularne, więc jeżeli nie macie na przykład dwóch takich samych kawałków birmaty na okładkę, to śmiało można zrobić właśnie mniejszą i przez to mamy taką ciekawą formę. Natomiast w tym albumie, jeżeli chodzi o czarny papier, to oprócz zrobienia tutaj stron, to na wszystkie właśnie flapki, kieszonki czy podkłady pod elementy do wycięcia też właśnie wykorzystałam resztki. To jest kolejna rzecz. I jeszcze jedna sprawa, takie albumy wcale nie pomieszczą mało zdjęć. Ja tutaj w tych albumach umieściłam około 20-20 paru zdjęć, ale to też nie są strony maksymalnie rozbudowane. Widziałam cudowne inspiracje dziewczyn, albumy dziewczyn, które robiły właśnie takie mini albumiki po dniu scrapbookingu i uwierzcie mi, to jak cudnie rozbudowały strony, to dzięki temu powstał album, który tak naprawdę pomieści sporo zdjęć. Ja tutaj nie robiłam jakichś bardzo mocno rozbudowanych, bo chodzi o sam zamysł albumu, tak? Czyli nieregularność stron i zbudowanie bazy. Natomiast już kwestia właśnie rozbudowania stron to tak naprawdę co kto potrzebuje i co się komu podoba. I jeszcze jedna zaleta takiego mini albumiku jest taka, że bardzo często jest tak, że na przykład wyruszamy na jakiś spacer albo mamy jakieś takie zdjęcia, wiecie, z jakichś takich krótkich chwil, można powiedzieć, albo na przykład z jednego dnia, gdzie gdzieś z kimś się zobaczyliśmy, czy zrobiliśmy jakiegoś grilla, czy pospacerowaliśmy gdzieś. No i ja wiem, że przechowywanie wspomnień form jest mnóstwo, ale ja na przykład lubię też takie krótkie momenty dokumentować. I oprócz albumu Project Life, do którego wkładam co miesiąc zdjęcia z naszego życia, to lubię też mieć takie jakby tematyczne albumy, więc powstają na przykład takie maleńtaski. I tutaj jak widzicie już na okładce byliśmy na spacerze w Morsku. Od razu uprzedzam, albumy są już sklejonymi zdjęciami, dlatego że robiłam od razu maty, wklejałam, więc no troszkę prywaty. Ale dzięki temu też zobaczycie, jak fajnie może to wyglądać. I tutaj kolekcja, jakiej użyłam, to była z Mintajów, jesienna. I teraz zapomniałam całkowicie nazwy kolekcji, ale to nic, nieważne. W każdym razie resztki, które miałam w swoich zasobach, zbudowany na bazie kraftowej i tutaj tylko ozdobiony takimi dwoma żołędziami. Jeden na płasko, drugi podniesiony. Kolorystycznie dobrana wstążeczka. I co Wam w ogóle powiem, ten album trochę taki jesienny wyszedł, ale to były zdjęcia z wiosny tego roku,
kiedy jeszcze było tak trochę chłodno, ale uważam, że po prostu do koloru i tonu tych zdjęć ta kolekcja mi tutaj bardzo spasowała. Okładki zostawiłam puste, tutaj mam przyklejoną matę ze zdjęciem, napis wirujące liście. Kolejny napis przytulnie, tu też wklejona mata. Tutaj mamy już zrobioną kieszonkę. Inne kieszonce mamy dwa zdjęcia na matach. Następnie mamy zrobioną klapeczkę zamykaną na magnes. Otwiera się i mamy kolejne zdjęcia. Dwa malutkie, ciesz się tym. Tu mamy kieszonkę i też wykorzystałam jakąś tekturkę, którą tutaj posiadałam. I w kieszonce mam kartę. Tutaj będzie opis tej wycieczki. I trzy maty na zdjęcia. Następna strona to też mata szeleszczące liście. Oj, coś mi uciekło. Następna to też wklejone zdjęcie. Jak widzicie, ja tu bardzo dużo zdjęć wklejałam. Można było to spokojnie rozbudować o klapki, kieszonki, harmoniki. Ja po prostu uznałam, że mam tyle zdjęć z tej wyprawy i tak je rozmieszczę. Kolejna strona to jest belly band i za belly bandem dwie maty na zdjęcia. Tutaj mamy znowu dwie maty przyklejone jedną na drugą. Napis i ostatnie to już jest takie naprawdę spore. Zobaczcie zdjęcie. I tu też można by było coś wkleić, ale ja akurat w tych albumikach okładki zostawiłam puste. To sobie zawiążę. I następny, który już robiłam na dniu scrapbookingu właśnie na live'ie, to jest tekturka, to jest z kreatywnej pracowni, rodzinne chwile. I tutaj mamy właśnie takie kwiatuszki. To jest, tutaj znajdziecie zdjęcia z... Byliśmy w takim lasku, w którym jest plac zabaw dla dzieci, taki po prostu spacer połączony z zabawą. I tutaj też pierwsza strona to jest przyklejone zdjęcie, tutaj tylko taka tekturka pszczółki, której niechcący urwałam czułka, ale trudno. Nie pamiętam skąd te pszczółki, szczerze mówiąc, bo wiem, że mam już je bardzo długo. I tutaj mamy kieszonkę z grzybkiem, w kieszonce dwie maty i znowu mata przyklejona na ze zdjęciem. A tutaj mamy klapkę na magnesik. Tu mamy dwa zdjęcia. Klapeczka nam się otwiera, jedno większe, i tu jeszcze jest kieszonka, i w kieszonce znajdują się trzy zdjęcia. I to nam się wszystko pięknie trzyma na magnesik. Tutaj jest przyklejone większe zdjęcie, tekturka, ale za tym zdjęciem jeszcze jest właśnie miejsce na kolejne dwa. I tu mamy już przyklejone zdjęcia. Też jakaś tekturka z listkiem, nie wiem skąd. Napisy są z Kraftopluka, z tych dziecięcych kolekcji Childhood Crayons. Tu mamy zrobiony belly band, za belly bandem maty na zdjęcia. Tu mamy dwa mniejsze i większe z napisem. I tu mamy też większe i mniejsze zdjęcia przyklejone z ozdobami z kolekcji. I na końcu jedno większe dzisiaj rozrabiamy. I tak wyglądają właśnie te mini albumiki. Jak widzicie, naprawdę sporo zdjęć pomieszczą. Ja jestem z nich zadowolona. Dajcie znać w komentarzu, czy taka mała forma Wam się podoba. Co sądzicie o takich mini albumach? Ja uważam, że to jest świetna alternatywa dla dużych, pięknie rozbudowanych albumów i super sposób na wykorzystanie resztek. Zostawcie w komentarzu Waszą
opinię, czy Wam się podoba, czy nie, co sądzicie o tym albumie. Zapraszam Was też do subskrypcji kanału, żeby żaden filmik Wam nie uciekł. I widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa, pa.